Cześć, jestem Weronika i zapraszam Was na kolejny odcinek Księgarki. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o fantastycznych szkołach i akademiach. Nie czytałam zbyt wielu książek fantastycznych, w których ten motyw występuje. Myślę, że ma to związek z tym, że nie czytam młodzieżówek, a no jeżeli chodzi o szkoły, o akademię, to jednak tyczy się to młodszych postaci. I chociaż nie zawsze jest tak, że jeżeli mamy młodsze postaci, to akurat musi to być młodzieżówka, ale często się tak zdarza i często właśnie te motywy szkolne występują w książkach młodzieżowych. Natomiast w tych książkach, które ja czytałam, no jest tego trochę mniej, ale jeżeli już się zdarza, to bardzo mi się te wątki podobają. I dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o trzech książkach, w których taki motyw występuje, w których ten motyw był. Był dla mnie naprawdę interesujący. Zachęcam Was do tego, żebyście mi w komentarzu napisali, jakie wyznacie motywy takich szkół, akademii fantastycznych, z jakich książek, bo jestem ciekawa, może sięgnę. Bo tak jak mówię, te wątki bardzo mi zawsze odpowiadają. I te szkoły, o których czytałam, zazwyczaj mają w sobie motyw takiej wojskowości. Jest to albo po prostu właśnie y, akademia wojskowa, y, albo. Akademia, która ma tworzyć ludzi, którzy będą dowódcami, najlepszych z najlepszych. Więc to się jakby rządzi swoimi prawami. Oczywiście najbardziej znaną, tak mi się wydaje, dla nas wszystkich szkołą będzie Szkoła Magii i Czardziejstwa Hogwart. Ale jest to coś, o czym nie będę tutaj mówić, bo jest to naprawdę znana rzecz. Z drugiej strony możemy też powiedzieć, że szkołą, z którą najwcześniej się spotkałam, była Akademia Pana Kleksa. I dosyć dziwna, też bym mogła powiedzieć, że można to pod fantastykę podciągnąć. Ale książki, o których chcę dzisiaj mówić, to będą Miecze Cesarza Briana Staveleja, gdzie motyw szkoły, czy właściwie Akademii Wojskowej, pojawia się w pierwszym tomie. Red Rising, Złota Krew, pierwsza część Piersa Browna Jest to część, w której pojawia się motyw Instytutu szkolącego złotych, ale w drugiej części. Też mamy w dalszym ciągu szkolenie, ale to już jest jakby poziom wyżej. Dzisiaj porozmawiamy tylko o tym. A trzecia rzecz to jest Akademia Sinegardu z Wojny Makowej Rebeki Kang. O wszystkich tych książkach jest co ja czytam, więc jeżeli bardziej chcecie się zagłębić w fabułę, to polecam. Zwłaszcza Red Rising, bo myślę, że jest to książka u nas bardzo niedoceniana, a bardzo mi się podobała i myślę, że chyba jest najbardziej młodzieżowa z tych wszystkich. Chociaż może to być tylko moje odczucie. Nie wiem, podobała mi się, tylko ona wyszła w czasie, kiedy były wszystkie Igrzyska Śmierci e, i tym podobne. Zresztą trochę podobne motywy tutaj są. I myślę, że trochę się zagubiła w tym wszystkim. I miała słabszy marketing. Ale polecam. Właściwie wszystkie te książki polecam, bo bardzo mi się podobały. Miecze Cesarza. Miecze Cesarza to w wielkim skrócie. Mamy cesarstwo, umiera cesarz, i ta historia jest o jego dzieciach. Dwójce synów i córce, którzy teraz muszą się jakby odnaleźć w tej sytuacji i na których życie czyhają zabójcy i też muszą sobie z tym poradzić. Młodszy z synów, Walin, który nie będzie bezpośrednio dziedziczył tronu po ojcu, został wysłany do jednostki wojskowej, która nazywana jest Ketralem, gdzie ma się właśnie szkolić na elitę. Darnego wojownika. Ketral jest to bardzo specyficzna jednostka bojowa, i już samo to czyni ją wyjątkową. Ketrale to tak naprawdę są wielkie, olbrzymie ptaki. Ogromne, trochę może przypominające orły. Są ogromne i jednostka ketralu, jakby skupia się właśnie na tym ptaku. Jest ptak i pięć, sześć osób, które tworzą jeden zespół. Należy do nich dowódca, który całą tą jednostką jakby dowodzi, lotnik, który przede wszystkim ma za zadanie pilotować ptaka i uczy się tego, jak właśnie takim wielkim zwierzęciem pilotować. Później mamy mistrza wyburzeń, czyli kogoś, kto zajmuje się ładunkami wybuchowymi, między innymi snajpera, czyli po prostu strzelca, pamiętam. Z łuku zazwyczaj strzelają, oraz krwiopijce. Krwiopijca to w tym świecie jest osoba, która posługuje się magią, tak byśmy powiedzieli, i musi ona mieć jakieś swoje źródło, czyli czerpie z czegoś. I źródłem niektórych może być jakiś cenny metal, cokolwiek właściwie: drewno, złoto, jakaś inne żelazo, woda, czy też emocje mogą być niektórych źródłem. No i szkolenie w Ketralu polega na tym, że przez 8 lat oni się szkolą właśnie w walce, w strategii. Ich nauka polega między innymi na tym, że jeżeli jest jakieś miejsce zbrodni, czy po prostu jakieś pole bitwy, to oni się tam zjawiają ze swoim trenerem i on im no, zadaje pytania, oni próbują się zorientować, co się wydarzyło. Wiecie, to tacy są... Szkoleniowcy. No. Znaczy, że oni są szkoleni, idą, jak to się nazywa? Praktykanci. O, dzisiaj byśmy powiedzieli praktykanci, że idą na miejsce zbrodni i zanim tam wszystko wszyscy sprawdzą, to, to oni próbują sami wywnioskować w, w ramach nauki. Poza tym mamy takie typowe, nie wiem, gry wojenne, gdzie mamy jedną osobę i drugą jedna na wzgórzu, druga pod wzgórzem. I któraś musi pokonać drugą. Są obserwowani i przez tych trenerów i sprawdza się, jakiej taktyki użyją. No i całe te 8 lat szkolenia w Ketralu kończy się próbą hula, którą nikt nie wie, czym ona jest. Taki mały spoiler. Muszą oni zejść do jaskini, ciemnych jaskini, gdzie są takie potwory. I po prostu zejść tam, wziąć jajo tego potwora i wrócić żywi. I to jest to. Jaja tych potworów mają zdolności, które ulepszają ich jako ludzi. No i tak jak mówiłam, ketralowcy są takimi jednostkami elitarnymi. Wątek Walina przez całą trylogię kroniki Nieciosanego Tronu podobał mi się najbardziej. Jest to smutna historia. Bardzo, ale, ale no najbardziej mi się podobała. A w ogóle ze wszystkiego to mi się najbardziej podobał ten wątek ketralu, no bo też w tych wszystkich poważnych rzeczach, które się dzieją, no to ten wątek taki akademicki, takiej rywalizacji jest, myślę, nam trochę bliski. Każdy z nas chodził do szkoły, i chociaż oczywiście nikogo tam nie musieliśmy zabijać, ale jednak jakieś tam mechanizmy są nam znane. Red Rising Złota Krew. Jest to książka, o której mówiłam już dawno, dawno temu, gdzieś na początkach księgarkowania, ale zawsze mówiłam, że uważam, że ta książka jest niedoceniana. W każdym razie, mamy świat odległej przyszłości, gdzie Ziemianie podbili już jakieś tam planety. Społeczeństwo podzielone jest na kasty według kolorów. Rządzą wszystkimi złoci. A najniżej, a tam po kolei są jeszcze różne, mhm, różne kolory, które się zajmują różnymi rzeczami. Na przykład różowi są odpowiedzialni za rozrywkę, euh, jakiś tam inny kolor za... za, 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 za są, wiecie, in, inteligentni, tam są techniczni bardziej. Natomiast na samym dole są czerwoni, którzy są, powiedzielibyśmy, takimi zwykłymi robolami, robotnikami. Pracują w kopalniach. I dodatkowo okłamuje ich się, że oni są na wyludnionej planecie, w tej w tych kopalniach, żyją pod ziemią, nie wychodzą na zewnątrz, bo mówi się im tam, że tam nic nie ma i że oni po prostu starają się dostosować tą planetę do tego, żeby kiedyś w przyszłości mogli tam żyć ludzie no i że są takimi kolonizatorami. No i żyją tam w strasznych warunkach, gdzie normalnie ludzie już żyją na tej planecie, tylko że oni o tym nie wiedzą, są po prostu takimi wiecie niewolnikami pod ziemią. No, i tak. Jeden z czerwonych, Darrow, zostaje skazany na śmierć za coś tam, za coś tam, ale m, ratują go z tej sytuacji. Jacyś tam nieznani ludzie i mówią mu, że oni chcą wszcząć wstrzą rewolucję. Zrobią z niego złotego i on ma iść do instytutu i ma tam być najlepszy i ma dostać się do. Jakichś elitarnych jednostek, żeby później mógł być ich taką wtyczką dla, tego, dla tej przyszłej rewolucji. Dla niego oczywiście jest to zupełnie obcy świat. Oni go szkolą do tego, żeby zachowywał się tak jak złoty. No i w końcu lądują, ląduje on w tym instytucie, gdzie się dostaje. Wygląda to tak, że zjawiają się na jakimś terenie. Ja nie wiem, czy to jest cała planeta, czy w każdym razie na jakimś zamkniętym terenie. Podzieleni zostają na domy, domy o nazwach greckich bogów. Akurat daru trafia do domu Marsa. Tam mają nad sobą jednego y, cenzora, który jest takim, jakby właśnie nie wiem, trenerem, mistrzem. Posiadają oni jakieś terytorium y, obok terytoriów należących do innych domów i mają ze sobą walczyć. To znaczy mają Podbić jedni drugich. Ich celem jest yy, zapanowanie nad pozostałymi domami. Sami mają do tego dojść. Tak jak mówi im ich cenzor, oni mają pokazać, że są dobrymi dowódcami, że nie potrzebują ludzi mordować, tylko i wyłącznie, żeby nad nimi zapanować. No, i na tym to wszystko polega. Na przebiegłości, na strategii, na sojuszach, na intrygach. No, i te domy między sobą właśnie zaczynają walczyć o pozycję. Też jest to bardzo ciekawe. Trochę na zasadzie Igrzysk Śmierci. Wtedy, kiedy czytałam, to bardzo, bardzo mi się to wydawało podobne. Książki wyszły mniej więcej w podobnym czasie, więc no, tak, inspiracja jest tu duża. Ale było to bardzo ciekawe. Tutaj motywy wyglądają dużo bardziej jak gry polityczne niż w ketralu, o którym opowiadałam wcześniej. Mamy tutaj sojusze, w które wchodzą poszczególni złoci, kadeci bym jeszcze powiedziała, ci, którzy są w instytucie, bo to są jakby dzieci, które mają się szkolić na dowódców w przyszłości, którzy właśnie zawiązują sojusze, mają dowódców i naprawdę prowadzą. Dosyć zaawansowane intrygi. Trzecia szkoła to Akademia Sinegardu w wojnach makowych. Akademia Sinegardu jest najlepszą szkołą w cesarstwie, do którego trafia główna bohaterka Rin, która pochodzi z Nizin, ale miała super wynik, więc jakby dostaje się za darmo do tej szkoły. E, mamy tu trochę taki motyw, jak inny właściwie, bo wszyscy wiedzą, że ona jest biedna, ale mimo wszystko ona nie przystaje do tej elity, która się tam uczy. Darą natomiast był biedny, był z tej najgorszej kasty, zrobili z niego złotego i on wewnątrz wie, że on nie przystaje do wszystkich ludzi, że oni są inni, natomiast oni myślą, że on jest jednym z nich. Natomiast w Ketralu Walyn jest synem cesarza i tam na każdym kroku bardziej yy, ci trenerzy dają mu do zrozumienia, że to, że on jest synem cesarza, nic w ketralu nie znaczy. Yy, więc pod tym względem on ma na odwrót zupełnie. Ale wracając do Rin, tutaj mamy bardzo jasny podział na to, Czego uczą się kadeci w Akademii Sinegardu i mamy sześciu mistrzów, którzy prowadzą sześć przedmiotów: walka, strategia, uzbrojenie, lingwistyka, historia, medycyna i tradycja. I o ile wszystkie te nazwy przedmiotów mają odzwierciedlenie w tym, czego się naucza, o tyle tradycja jest trochę inna, bo z nazwy nie wynika, czego się tam uczą. Bardzo długo nie wiemy, czego się tam uczą. Jest to nauka o bogach, o mitologiach i o wierzeniach w Cesarstwie. I tutaj, bardziej niż w tych pozostałych książkach, mamy kładziony nacisk na to, na naukę, na taką naukę umysłową, że nie tylko praktyka, ale też właśnie poza praktyką, no bo oczywiście jest praktyka, ale. Po prostu siedzą na zajęciach i się uczą, i to najbliższe jest szkole spośród tych wszystkich trzech. Muszę Wam powiedzieć, że te motywy mi się bardzo podobały. Każda z tych szkół jest specyficzna. O każdej mi się bardzo fajnie czytało i mamy tutaj ten wątek takiej rywalizacji między kadetami i bardzo wiele też informacji na temat tego, jak oni się uczą i czego oni się uczą i tej strategii przede wszystkim. To jest w każdej z tych w każdym z tych wątków fajnie wyjaśnione. I tak jak mówiłam, każda jest inna, ale wszystkie były super ciekawe dla mnie i to chciałabym Wam polecić. Wszystkie te książki i dajcie mi znać, jakie Wy polecilibyście mi książki z motywami szkoły, akademii, instytutu, jakichś jednostek wojskowych, które właśnie szkolą yy, głównych bohaterów. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Polecam książki, o których dzisiaj mówiłam. Czekam na Wasze propozycje i do zobaczenia następnym razem.